Śpiewak kontra Majchrowski. Sąd podjął decyzję proces Jana Śpiewaka z prezydentem Krakowa. Sąd podjął decyzję. Decyzja sądu to dla mnie sukces, mówił po ogłoszeniu umorzenia Jan Śpiewak. Sąd w uzasadnieniu wyjaśnił, że z oskarżeniem prywatnym wystąpiła niewłaściwa osoba. Zdaniem sądu w sprawie powinien oskarżać prokurator, a nie osoba prywatna profesor. Jacek Majchrowski. Poza tym prokurator nie może się włączyć do sprawy, może ją tylko zainicjować. Powodem oskarżenia był film, który aktywista opublikował w internecie na temat krakowskich hafer. Prezydent Krakowa uznał, że został znieważony przez aktywistę Jana Śpiewaka. Umorzenie oznacza, że skończą się sytuacje nękania nieprywatnymi aktami oskarżenia. Teraz sprawą będzie musiał zajmować się prokurator, który zanim zdecyduje o podjęciu śledztwa przeanalizuje i oceni całą sytuację, mówi Jan Śpiewak. Profesor Jacek Majchrowski zarzuca warszawskiemu aktywiście Janowi Śpiewakowi publiczne znieważenie oraz pomówienie o nadużycie władzy. Chodzi konkretnie o film Śpiewaka, w którym przypomniał on bulwersujące sytuacje oraz doniesienia dziennikarskie z minionych lat o Krakowie pod urządami Majchrowskiego. Które między innymi szeroko opisywały na swoich łamach Gazeta Krakowska oraz dziennik Polski. Jak informowaliśmy w lipcu bieżący rok, adwokat profesora wniósł do krakowskiego sądu prywatny akta oskarżenia przeciwko śpiewakowi. Dowiedzieliśmy się wówczas, co dokładnie profesor Jacek Majchrowski zarzuca aktywiście. Okazało się, że Jan śpiewak miał pomówić go o nadużycie władzy, korupcję oraz nepotyzm. Zdaniem adwokata oskarżyciela śpiewak miał porównać prezydenta Krakowa do lidera sycylijskiej mafii, czyli zabójcy i kierownika grupy przestępczej. W filmie aktywista poruszył też wątek pożaru miejskiego Archiwum. W Krakowie poszło z dymem oddane do użytku zaledwie dwa lata temu miejskie Archiwum, a wraz z nim setki tysięcy cennych dokumentów. Dlaczego nie zadziałał system przeciwpożarowy? Czy było to podpalenie, czy jedynie nieszczęśliwy wypadek? Wiele wskazuje na to, że to pierwsze. Zdaniem adwokata Majchrowskiego, śpiewak sugeruje w materiale, że przyczyną rzekomego podpalenia była chęć zatuszowania popełnianych przez magistrat przestępstw. Śpiewak nie zgadza się z zarzutami, że przedstawił w swoim filmie Jacka Majchrowskiego jako przywódcę zorganizowanej grupy przestępczej. Ponadto w akcie oskarżenia nie są podważane żadne fakty, zawarte w moim filmie. Są więc zgodne z prawdą i stanowią potężny akta oskarżenia wobec ekipy Majchrowskiego, komentował w rozmowie z nami śpiewak.